Cześć, witajcie w kolejnym filmie od mtbxc.pl. Ja się nazywam Tomek, no i standardowo w poniedziałek zaczynamy kolejny odcinek programu cyklicznego. Na pewno tematem numer jeden, który sobie poruszymy, są oczywiście wyniki wczorajszych i przedwczorajszych Mistrzostw Polski w przełajach, które odbyły się w Koziegłowach. No i w dwóch najważniejszych kategoriach, czyli w elicie kobiet, wygrała Marta Turoboś z teamu Hurom Sławno Ascent. A wśród mężczyzn zwyciężył Marek Konwa z teamu Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team. Oczywiście wyścigi odbywały się także w wielu innych kategoriach, ale tutaj pozwolę sobie zostawić w pierwszym komentarzu link do wyników, które są na naszej stronie internetowej i tam będziecie mogli znaleźć komplet wyników z tych zawodów. Pozostałe dwa newsy, które chciałem Wam przedstawić, to są newsy transferowe. I pierwszy z nich to jest transfer powrotny po kilku latach przerwy. Przemek Ebertowski znów będzie jeździł w teamie Trek Gdynia. No i pewnie będziemy mogli go zobaczyć na trasach maratonów, może nawet etapówek. Pewnie też zaliczy kilka wyścigów cross country, no bo Ebert generalnie lubi jeździć dużo wyścigów. A drugi transfer to jest news z obozu teamu CST7R MTB Team. I tutaj proszę, żeby główna zainteresowana osoba mnie nie zjadła, bo mimo tego, że sam mam zachodnio brzmiące nazwisko, to nie wiem, czy powinienem wymówić to, że do teamu dołączył Michał Neumann. No w każdym bądź razie pewnie wiecie, o kogo chodzi. Team niewątpliwie tutaj zyskuje trochę mocy, szczególnie jeśli chodzi o wyścigi w górach i dłuższe dystanse. Pewnie Michał będzie lekkim wsparciem dla Dariusza Batka. No i tym sposobem mamy za sobą trzy newsy. Na kolejną porcję wiadomości zapraszam Was pojutrze, czyli w środę. A teraz dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!